Trips i Fris Wiśniewski. Ja to wymyśliłam słowa i przykro mi jest, że ktoś to wykorzystuje, ponieważ ktoś na tym zarabia pieniądze. Będę się radziła też prawnika w tej sprawie. Siemanko moi drodzy, jestem Ternis, witam was w kolejnym odcinku z serii newsów. Przed rozpoczęciem szybka piłka. Zostawcie subskrypcję oraz lajka. Tyle mi wystarczy. No a teraz zapraszam do oglądania. Jeśli przez ostatni miesiąc nie żyłeś w internecie pod kamieniem, to na pewno znasz ten wiralowy filmik ze starszą panią, która mówi, że jest w Stegnie. Witam was, jestem w Stegnie na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Stegny, z Morza Bałtyckiego. Filmik stał się bardzo popularny, przez co powstało z nim dużo przeróbek, memów i tym podobnych rzeczy. Fraza na plaży w Stegnie, nawiązująca do tej pani, została również wykorzystana w piosence Friza oraz Przemka Pro o nazwie Vanilia. Poznałem cię na plaży w Stegnie. W Stegnie na plaży znowu jestem. Jej fragment podbija TikToka na bardzo podobnym poziomie co oryginalny filmik starszej pani. Dlatego jego autorka postanowiła zwrócić się do Friza oraz do Tripsa, który zrobił remix jej piosenki. Jako że jej wiralowy tekst na plaży w Stegnie został wykorzystany właśnie i w tym remiksie, i w tej piosence Friza z Przemkiem, to poprosiła o część wynagrodzenia, ponieważ skoro oni na tym zarabiają, bądź jeszcze zarobią, no to ona również by chciała mieć z tego jakąś korzyść. Dodała również, że jest jej przykro z tego powodu, że ktoś na tym zarabia, skoro ona jest autorką i nic z tego na razie nie dostaje. Więc zobaczcie sobie jej apel w stronę Friza i Tripsa. Jednocześnie chciałam się zwrócić do panów. Trips i Fris Wiśniewski. Tylko od pewnego czasu dowiedziałam się, bo stworzyłam piosenkę o Stegnie. Byłam 3 dni w Stegnie, bo nie stać mi było na dłużej. Byłam 3 dni w Stegnie, tylko 3 dni. I właśnie z tego powodu moja twórczość się rozwinęła. Wymyśliłam słowa piosenki. Stegna, Stegna, słońce świeci. Bawią się na plaży dzieci. To jest piosenka mojego autorstwa. Ja to wymyśliłam słowa. I przykro mi jest, że ktoś to wykorzystuje, przerabia moją piosenkę. Z drugiej strony jest, podoba mi się, jest bardzo ładna, jest fajna, super, ale niestety przykro mi jest, ponieważ ktoś na tym zarabia pieniądze, a ja nie mam żadnej korzyści finansowej, w ogóle korzyści z tego, a naprawdę mam ciężką sytuację finansową. Chciałabym mieć korzyści z tej piosenki, jeśli można, na konto w PayPal, które mam. Zapraszam panów, Trips, Fris Wiśniewski, o to, żeby uznali moje prawa autorskie, bo ja mam do tego prawo. Ja będę się radziła też prawnika w tej sprawie. Ja rozumiem tą panią, ponieważ faktycznie, gdy ktoś zarabia naprawdę duże pieniądze na czymś, co zostało wypromowane dzięki tobie, co ty tak naprawdę powiedziałeś, i jest kojarzone przede wszystkim właśnie z tobą, to również chciałbyś dostać jakiś procent z tego, co dany na przykład utwór zarobi. W niektórych aspektach nawet same pieniądze tej nie są najważniejsze, a po prostu poczucie takiej sprawiedliwości. Mam nadzieję, że Fris oraz Trips dogadają się z tą panią i faktycznie coś od nich otrzyma, bo myślę, że na to zasługuje. W końcu gdyby nie ona, no to tego wiralu by w ogóle nie było. A znając Karola, byłby w stanie z tego nakręcić content, robiąc przede wszystkim fajną i miłą niespodziankę dla tej pani. Fris odniósł się do tej sytuacji, pisząc na Twitterze: halo, jak skontaktować się z panią Gosią? Sam jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy, no i napisz mi w komentarzu, co ty sądzisz. Czy twoim zdaniem tej pani się coś należy, czy jednak nic? Na chwilę obecną, moi drodzy, to tyle z tego filmu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, no i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego, siemano!